Żeńska medycyna to nie tylko książka, lecz również przestrzeń do współdziałania, współtworzenia. Przedstawiam w niej ludzi, którzy wspierają swoimi działaniami, praktykami innych, którzy wnoszą do tego świata ważne, odważne opowieści. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, droga Mariko. Jak się dzisiaj czujesz? Dzień dobry, bardzo dobrze. Trochę mi się role zmieniły, bo ostatnio to ja rozmawiałam z Tobą, a dzisiaj Ty ze mną, więc jestem trochę taka, wiesz, jak to będzie? Mam takie pytanie w głowie. Tak, dzisiaj jesteś przepytywana. Zaprosiłam Cię do tej rozmowy, ponieważ chciałabym zainspirować kobiety i rozszerzyć temat o pisanie. Opisanie nie tylko książek, e-booków, tekstów, które dzisiaj wrzucamy do internetów, ale właśnie przede wszystkim użyć pisania jako terapii pomagającej nam w uwalnianiu emocji. Więc taki dzisiejszy temat naszego spotkania. A na wstępie chciałabym Ciebie przedstawić naszym słuchaczom, słuchaczkom, ponieważ myślę, że wielu jeszcze nie wie, nie zna Mariki, która od kilku dobrych lat towarzyszy mi właśnie w procesach wydawania moich pięknych książek, która bardzo wsparła mnie i mocno dmuchnęła w skrzydła. Pamiętam ten moment, kiedy napisałam pierwszą książkę Kobieta w związku z naturą i szukałam wydawnictwa. I kiedy zobaczyłam samą nazwę, wydawnictwo Papierowy Motyl, od razu poczułam, że to jest to, więc napisałam i bardzo szybko Marika odpowiedziała do mnie z wielką taką empatią i takim pięknym, taką piękną energią, którą poczułam i wiedziałam, że ja tu chcę być, ja tu zostaję. No i od lat tak nasze ścieżki się krzyżują we współpracy. Mariko, poczytałam sobie, przygotowywałam się do naszej rozmowy, więc powiem Ci, że jestem pełna podziwu do Twojej ścieżki zawodowej, ale myślę, że to jest taka ścieżka pasji, serca, która gdzieś tam ociera się właśnie o zawodową Twoją ścieżkę życiową, ponieważ jesteś przede wszystkim sama pisarką. Napisałaś ponad 20 książek, powieści, opowiadań, a również otrzymałaś nagrody, byłaś nominowana do nagród. Ja przepraszam, nie pamiętam nazw nominowanych nagród, ale to jest naprawdę no, przepiękne. Jesteś również wydawcą, ponieważ w pewnym momencie życia zdecydowałaś, że chcesz zająć się sama publikacją i wydawaniem swoich książek i tak właśnie zrodził się Papierowy Motyl, więc wydajesz książki, wypromowałaś już ponad 200 autorów na rynek polski, mocno wspierasz również pisanie oraz czytanie wśród młodzieży i dzieci, co jest przepiękne, uważam, szczególnie w dzisiejszych czasach, żeby jednak odczuwać cały czas ten żywy tekst pisany, który tak przepięknie maluje obrazy w naszej wyobraźni. A więc zapraszam Cię do tej rozmowy i mam nadzieję, że będzie taką inspiracją do tego, aby pisać, aby się nie poddawać i aby nie oceniać siebie. Ja nie potrafię, jest tylu lepszych, tak dużo książek, tylko właśnie, żeby iść za tym, co czujemy i wyrażać to swoje słowo w pisaniu. Ale to wszystko brzmiało super. Dziękuję Ci bardzo. Już parę razy miałam ochotę Ci przerwać i powiedzieć dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wiesz, to jest trochę tak, że jeśli chodzi o komplementy i świadomość tego, co się robi, to szewc bez butów chodzi. Ty mówisz, że nie pamiętasz, jak wymienić te nagrody i te nominacje. Ja też nie. Ja też nie pamiętam. Bo jakoś tak zauważ, człowiek jest skonstruowany w ten sposób, że jakoś emocjonalnie skupia się bardziej na tych negatywnych rzeczach, jeżeli coś nam nie wychodzi i my to pamiętamy. A jeżeli wszystko idzie dobrze, bo wszystko idzie super, to z jakiegoś powodu my mówimy, ha, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bach, zapominamy, jedziemy dalej. Tak jakby nawet nie tyle umniejszając sobie w tych sukcesach, może niedowierzając trochę, może bojąc się zapeszyć, żeby to się nie skończyło. I nie skupiamy się na tej nawet celebracji tych wszystkich zwykłych, fajnych, normalnych naszych osiągnięć, do których przecież z jednej strony dążymy. I to dążymy tak bardzo mocno. I to jest tak strona naprawdę dla nas taka życiodajna. Więc
Ja też nie pamiętam, do jakich nagród byłam nominowana, ale bardzo miło było usłyszeć takie podsumowanie i sobie tak się rozgościć w tym i poczuć, no dobra, zrobiło się kawał dobrej roboty. Tak, zgadza się, niezaprzeczalnie. I za to Ci bardzo dziękuję i to jest też bardzo fajny wstęp do tej rozmowy, dlatego że wiara w siebie bardzo często, wydaje mi się, jest trochę reklamowana inaczej niż powinna. My się uczymy pewności siebie na różnych kursach mentalnych, współpracujemy z coachami bardzo często też nad budową pewności siebie i własnej wartości, ale z reguły, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, ta pewność siebie i wiara w siebie jest czymś na zewnątrz, że my się do tego w jakiś sposób staramy dojść, to osiągnąć, to już mieć, w jakiś sposób gdzieś sobie narysować tą wielką bańkę pewności siebie i się do niej jakoś ustosunkować, na przykład uwierzyć, tak jak w Boga, którego nie widać. A przecież to jest w nas i jest. I my się z tym rodzimy, tak jak rodzimy się z radością, zresztą o tym jest nasza radosna książka, którą możemy zgubić, możemy nie czuć. Tak jak nie czujemy na przykład bólu zęba, ponieważ on jest zdrowy i nie przypomina nam o tym, że coś jest z nim nie tak. Tak samo te dobre rzeczy, my trochę je chowamy, no bo idziemy dalej osiągać coś i zapominamy, że już niesiemy sobie to wszystko. I tak samo jest z pisaniem i z opowiadaniem historii. Ja może trochę dookoła odpowiadam na twoje zagadnienie, na twój temat naszego spotkania, ale chcę pokazać, że niezależnie od tego, czy są na rynku pisarze bardzo mocno rozpoznawalni, na przykład w tej niszy, w której my się dobrze czujemy z jakąś historią albo chcemy się z tym czuć, niezależnie od tego, czy są bardzo nierozpoznawalni i my na przykład widzimy, że ktoś się stara przebić i mu nie wychodzi, że ktoś próbuje coś osiągnąć i mu nie wychodzi. To są ich historie, to są ich decyzje, to są ich przypadki, a nasz jest nasz, mój, indywidualny. I ja się nauczyłam przez całą tę swoją drogę tego, że jeżeli coś we mnie chce się pojawić, to temu chceniu trzeba dać uwagę. Nawet jeżeli nic z tego nie wyjdzie. Rzucamy oczekiwania i robimy to dla siebie. Nie dlatego, żeby... Oczywiście rozkręcamy biznes nie tylko dla siebie. Rozkręcamy na przykład biznes dla klientów, rozkręcamy biznes, ponieważ chcemy dać wartość innym. Rozkręcamy biznes dla pieniędzy. Świetnie, to są wszystko nasi sprzymierzeńcy. Ale też rozkręcamy coś, co po prostu nam leży. I to leży i jest tutaj bardzo ważnym fundamentem. Zgadza się. To wszystko, co powiedziałaś, jak najbardziej zgadza się. I powiedz mi, gdzie tutaj w tym momencie jest miejsce właśnie na to, że my odczuwamy. Tak, ja chcę coś napisać. Chcę napisać, może nie książkę, może zacznę od małych tekstów, opowiadań. I gdzie tutaj możemy sobie taką granicę dać, że ja to piszę do tego momentu dla siebie i w pewnym momencie czujemy, okej, ale tego uważam, że to jest dobre, tego jest tak dużo, to jest pomocne, więc ja chcę z tym wyjść do świata. No i właśnie, i to jest ten moment, jeżeli ty to poczujesz, żeby to wypuszczać dalej, to idź odważnie. Ja też zaczynałam swoją ścieżkę od tego, że no, ja to czułam po prostu, że ja tą książkę chcę wypuścić, napisałam ją, Kobieta w związku z naturą, i ta książka po dwóch tygodniach stała się bestsellerem, tak? Ona była tak rozchwytywana, że musiałyśmy bardzo szybko robić dodruk, bo ona była właśnie, tak jak opowiadałaś, napisana z tego wewnętrznego poczucia. Ja nie patrzyłam na to, że rynek jest pełny, że jest tak wielu wspaniałych twórców, pisarzy. Ona się urodziła z mojej takiej organiczności i zarażała innych, inne kobiety zwłaszcza, bo jest kierowana do kobiet, właśnie tą inspiracją płynącą ze środka, tak? Więc jeżeli czujecie,
taką inspirację, że tak, ja potrzebuję, ja chcę to napisać. Nie, to nie do szuflady, tylko odważcie się na ten krok. I dzisiaj nie musimy iść, prawda, do wydawnic, o czym też będziemy mówiły. Możemy sami również przejść przez proces samowydania właśnie przy wsparciu, przy pomocy ludzi, którzy już znają się na tej strukturze, na tym rynku. I właśnie no, u Mariki tak to jest. Ja również teraz moją najnowszą książkę Żeńska medycyna, Marika również pomaga mi, chociaż ona jest wydana przeze mnie, jest tylko dostępna na mojej stronie, ale Marika pomaga mi w tym procesie, że tak powiem, od kuchni, tak? Tego nie widać, ale tu jest również pomoc, inspiracja, mnóstwo odpowiedzi na pytania, których ja nie znam, więc odważajmy się na te małe ruchy, bo to jest coś przepięknego, to wiecie, ja tak zawsze powtarzam, że człowiek tak najbardziej pragnie tego, co niematerialne, więc to jest to nasze uczucie w nas, takiego spełnienia, takiego zrobiłam to malutkimi kroczkami, odważyłam się i wypuściłam do świata i to jest dla nas niezwykle odżywcze, uzdrawiające, bo my przez tą formę wypuszczamy z siebie bardzo wiele, uwalniamy dużo emocji. No i właśnie, teraz zatrzymajmy się przy tym temacie uwalniania emocji. Mariko, czy uważasz, że pisanie uwalnia emocje, pomaga nam właśnie w takich procesach, no nawet traumatycznych, gdzie wylewamy na papier to, co gdzieś nam tam głęboko siedzi, boli, uwiera i my możemy to napisać. Ja powiem szczerze, że wielokrotnie, od najmłodszych lat pisanie było dla mnie właśnie takim oddechem uwalniającym różne traumy, przez które w życiu przechodziłam. No więc... Jak najbardziej. Zresztą przecież wielu psychologów pracuje w ten sposób, że zaleca prowadzenie dziennika, prowadzenie wdzięcznika, czyli też zapisywanie przez swój pryzmat, a nie przez pryzmat tego, co jest modne, za co jestem wdzięczna dzisiaj. Czyli jeżeli ja jestem wdzięczna dzisiaj za deszcz, który nie jest modny i popularny, żeby mu za to dziękować, ale ja na przykład dzięki temu mogłam przesiedzieć cały dzień w domu i nie wyściubiłam nosa, a na przykład mam lęki, żeby wyjść, więc to jest jakieś tam uzasadnienie dla mojego siedzenia w domu i czuję tę wdzięczność, to też to uhonoruję i zapiszę. Prowadzenie w ogóle notatek nawet, zapisywanie luźnych myśli, które przychodzą do głowy. Zgadza się. Patrzenie na nie z tej perspektywy takiej, zauważyłam cię, jesteś, nie wiem co oznaczasz, ale jesteś. Prowadzi do tego, że rzeczywiście jesteśmy wdzięczni za swoje to ja, które nawet chcemy czasem naprawić. Po pierwsze dlatego, że je widzimy, po drugie dlatego, że z nim gadamy. A jeżeli zapisujemy i to ręcznie, długopisem na kartce... To jest bardzo ważne, właśnie, pisać ręcznie, długopisem, już co inne, przepraszam, że wchodzę tu, ale podkreślmy to, że to jest zupełnie inny ruch i dużo mocniej leczniczy i uzdrawiający, kiedy bierzemy długopis, ołówek i kartkę, a jak piszemy na komputerze. Na komputerze już pisujemy później, tak? Tak, i zauważcie, co się dzieje. Gdy piszemy długopisem albo ołówkiem na kartce, my mamy nasz ruch, nasza ręka nie nacisnęła klawisz po prostu klik z literką G, tylko ją wyrysowała na kartce, a oczy od razu to zauważyły. A to, co czytamy, to uznajemy zazwyczaj za prawdę. Więc jeżeli ja piszę samodzielnie, Marika jest super i dzisiaj się z tym czuję świetnie, to jest to dla mnie bardzo mocno budująca prawda. W takiej terapii pisaniem bardzo fajne jest to, że zazwyczaj zaczynamy z dystansem, zaczynamy z takim krytykiem, który nam się włącza, co by tu napisać, a żeby to ładnie brzmiało, a może to nie będzie ładne. I fajnie jest sobie poświęcić nawet miesiąc takiej codziennej pracy po wstaniu, żeby zapisywać, nie wiem, przez 10 minut, 15, albo sobie na strony to podzielić, strony 2, 3, tak zwane lanie wody. Wszystko, co tylko przychodzi do głowy. Jestem senna, nie wyspałam się, jak to dzieci mówią, kupa dupa i tak dalej. I w pewnym momencie zauważymy, że odwraca się ta wielka kula z tym laniem wody i jest z banuszkiem, do którego środka my tak naprawdę się dostaliśmy. Ciekawe.
i wtedy piszemy to, co już po tym laniu wody wszystko nam zostaje, to najprawdziwsze o nas. Piękne. Mogę polecić książkę Droga Artysty Julie Cameron. To jest scenarzystka bardzo znana na Zachodzie. Nauczycielka właśnie takiego pisania. Ona chyba to nazywa poranne strony. Właśnie takich porannych stron, w których możesz wylać z siebie wszystko, co w tobie siedzi, żeby dogrzebać się do tej istoty, do tego sedna i do źródła. I ja wiem, że w dzisiejszych czasach pisanie, w ogóle ręczne pisanie, albo pisanie o sobie, albo prowadzenie pamiętników jest takie trochę niewdzięczne i zazwyczaj pytamy, no ale po co, ale co to zmieni, a to jest takie proste, nasz umysł bardzo lubi skomplikowane rozwiązania, bo my wierzymy, że to jest osiągnięcie czegoś, jeżeli idziemy po kłodach i przez płotki, to jest więcej warte, często nie. Często się okazuje, że najprostsze metody dają najlepsze rezultaty, a życie to jest prostsze, po prostu prostsze. Wiesz, ja również bardzo często zalecam moim kobietom, z którymi pracuję, towarzyszę w procesach zdrowienia, naprawdę bardzo często właśnie pisanie. Pisanie listów, pisanie tego, co ja czuję, a potem jeszcze czytanie tego na głos, żeby usłyszeć to, co ja napisałam. I zawsze też podkreślam, nie patrz na interpunkcję, nie patrz na stylistykę, na ortografię, ty po prostu płyń jak tańczysz, bo dla mnie właśnie też pisanie jest takim przejawem jak taniec, jak w ruchu, to jest bardzo w ruchu, chociaż za długo nie jestem w stanie wysiedzieć, nie wiem jak ty długo jesteś w stanie pisać, ale ja tak do godziny jestem w stanie usiedzieć w takim pełnym skupieniu, że mogę tworzyć i rodzić jakiś tekst, po tym czasie już nie działa, już muszę zrobić przerwę, wyjść, tak, bo już jest tego za dużo. I zawsze najlepiej, wszystkie moje książki ja piszę bardzo wcześnie rano. To jest dla mnie, kiedy jeszcze umysł jest czysty, kiedy jeszcze świat śpi, nawet po 5 rano ja wstaję i mam te 2 godziny, godzinka, chwilka przerwy i znowu i ja tak po prostu piszę i to jest niezwykle terapeutyczne, więc zachęcam kobiety właśnie do pisania, do wyrażania tego, co czujemy poprzez papier, ołówek, pisanie, a potem jak poczujecie, że chcecie, to przenosimy to na Worda do komputera i puszczamy dalej, czy w formie e-booka, czy w formie książki papierowej, tradycyjnej, czy audiobooka, tak? Ale właśnie, żebyśmy były usłyszane, żebyśmy używały naszego głosu, odwagi właśnie do wyrażenia tego, co czujemy, ponieważ ja tak wiele historii słucham kobiet na co dzień. I każda jest tak niezwykła, tak inspirująca, ile razy ja nawet podkreślałam kobietom, słuchaj, ty napisz o tym e-booka, napisz to, przez co przechodzisz i podziel się, ponieważ to jest niezwykle pomocne, gdzie byłaś, a gdzie jesteś, więc jeszcze raz, inspiracja, piszcie odważnie i wyrażajcie to, co czujecie. I wiesz, Mariko, jeszcze chciałabym podkreślić tutaj, każda z moich książek była pisana też na innym etapie mojego życia. Kobieta w związku z naturą jako pierwsza, opiekunka wrażliwości jako druga i ta trzecia najnowsza, żeńska medycyna, harmonii z naturą do kobiecego piękna i zdrowia. Ta ostatnia książka jest zupełnie z innego poziomu mentalnego, emocjonalnego, energetycznego, napisana jak 2 wcześniejsze. Te moje 2 wcześniejsze. Ja mam do nich, bardzo je czuję, uwielbiam, kocham i szanuję, ale one były mocno terapeutycznymi moimi książkami, natomiast żeńska medycyna, ona zrodziła się już z kobiety kompletnej, zdrowej, zharmonizowanej, z esencji, ja ją w 100% ja jej nie pisałam już dla siebie, ja ją pisałam dla każdej kobiety, która to poczuje, dla siostry, przyjaciółki, mamy, babci, córki, dla każdej kobiety. Właśnie to jest niesamowite, że my możemy obserwować nawet swój proces w pisaniu książek. Przecież ty jesteś autorką ponad 20 książek. Jaka była twoja pierwsza książka, którą wydałaś i z czego ona się rodziła, a jaka jest ta najnowsza, W pół do świtu, tak? O czym ona jest? Widzisz, jaki przeszłaś nie tyle kunszt pisarski, co życiowy. Ja tak mogę długo.
Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Zwróciłaś uwagę na obserwację siebie i obserwację tego całego procesu. No wiesz, nasze życie jest procesem. Mm-hmm. Ale czy my je obserwujemy tak z dystansu? Bardzo rzadko. Przy spotkaniach rodzinnych, kiedy widzimy, że dzieci naszych znajomych rosną, wtedy zdajemy sobie sprawę, że nasze dzieci, które widzimy na co dzień, też przecież rosną i coś się zmienia. Ale tak, żeby pogadać z samą sobą na ten temat, nieczęsto. A przecież to jest tak fascynujące, ta przemiana człowieka, ta przemiana bohatera, jak obserwujemy w serialach, w filmach, w książce, przemianę bohatera, kim był na początku, kim się stał później i co w międzyczasie się wydarzyło. Poświęcanie czasu sobie poprzez pisanie i obserwację tego wszystkiego jest niezwykle istotne, mm-hmm. ponieważ my wtedy mówimy sobie, jesteś ważna dla mnie, czyli dla najważniejszej osoby na świecie. Tak jest. Zgadza się i zapraszamy siebie właśnie w tą podróż. A powiedz mi, twoja pierwsza książka, z czego się zrodziła? Jak, co czułaś, że chcesz ją napisać, że pisałaś ją dla siebie, czy już od razu wiedziałaś, że wypuszczasz ją do świata? Jestem bardzo ciekawa twojego pierwszego, jaki to był rok? To było 14 lat temu albo nawet 15 i moja pierwsza książka zrodziła się z poczucia krzywdy, niesprawiedliwości i dużego smutku, które zaznałam w relacji partnerskiej. No, mm-hmm. partnerskiej w cudzysłowie, można powiedzieć, patrząc z dzisiejszej perspektywy. I potrzebowałam bardzo dużo przerobić tematów, ale ze sobą właśnie. I tego mojego niezrozumienia świata. Miałam wtedy 20 parę lat, więc te tematy, ja ostatnio sięgnęłam po ten tekst, bo stwierdziłam, że może przerobię go na audiobooka, może to jest... A jaki to jest tytuł, powiedz może? Wiesz, że nie pamiętam, tytuł, ponieważ ta książka, ona została wydana w antologii opowiadań, ale ja jej nie wydałam samodzielnie, wtedy wydała to moja przyjaciółka, która miała już wydawnictwo. Ale ja przeczytałam tę książkę i stwierdziłam, że nie, że ja się od tego odcinam, że to jest coś, czemu chcę pozwolić odejść, ponieważ jestem zupełnie na innym etapie. Przepiękne, to jest piękne, wielka odwaga powiedzieć właśnie, to już jest za mną. Mhm. Tak. I gdyby nie ta pierwsza książka, z którą chcę się już pożegnać, to podejrzewam, że nie byłoby kolejnej. Z kolei pierwsza wydana, ona była napisana jako druga, Papierowy motyl, stąd się wzięła nazwa wydawnictwa. To jest książka, w której dużo jest mnie, ale też dużo mnie nie tam nie ma. Czyli ja się schowałam za bohaterką, która mierzy się z zupełnie innymi problemami, z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi swojej córki. Na szczęście moja córka, która była w tym samym wieku oczywiście wtedy, była zdrowa i jest wszystko dobrze, ale wydaje mi się teraz, jak sobie o tym myślę, że o ile strachy bohaterki były moimi strachami, to wprowadzenie tak mocnego wątku jak choroba dziecka było nazwaniem przeze mnie największego lęku matki, który się zrodził w matce w momencie w ogóle porodu dziecka. Kiedy się pojawia dziecko, włącza się gen matki, który jest miksem wielkiej euforii i wielkiego strachu. Przepiękne, bardzo poruszające to, co powiedziałaś. Autentycznie się wzruszyłam tą opowieścią. No i właśnie, to jest tak terapeutyczne. Jeżeli nie znacie w ogóle tekstów Maryjki, książek, to naprawdę zachęcam. Są dostępne w wielu księgarniach i w Empiku, prawda? I w postaci książki i audiobooków. Jest kilka audiobooków, prawda? Tak, niesamowity styl. Nieoczywisty, o tak powiem może, nieoczywisty, tak, to jest bardzo oryginalne. Maryjka, urodziłaś się, powiedz, w Polsce, ty, tak? Nie. Urodziłam się w Petersburgu, wtedy jeszcze Leningrad. Tak, w wieku 12 lat przyjechałam do Polski z rodzicami, tak wzięta pod pachę, podjęta została decyzja, że się przeprowadzamy w rodzinne strony taty, więc no, to było trochę tak, że znalazłam nowy dom, chcąc nie chcąc, ja wtedy nie wiedziałam przecież, czy chcę. Tak.
Zresztą mnie też nie pytano, czy ja chcę. No w tym wieku dzieciom nie zadaje się takiego pytania, raczej się decyduje za nie, ale z dobrej wierze, chcąc uchronić przed czymś. Więc odnalazłam drugi dom, odnalazłam, okazuje się, ważniejszy dom, ponieważ w Polsce wciąż jestem. Chociaż miałam próby powrotu sama, będąc na studiach, ale stwierdziłam, że nie, że jednak już się zadomowiłam. Ale w momencie, kiedy urodziłam córkę, momentalnie urosły mi korzenie. Tak głębokie. No tak, ja cię rozumiem, bo ja urodziłam syna w Irlandii. No właśnie. Tak. To jest takie zakorzenienie. To jest tak, jakby Matka Ziemia stwierdzała, okej, dobra, już. To jest ta przestrzeń, tutaj zostajesz jak najbardziej. Tak. A powiedz mi, czy piszesz tylko w języku polskim, nie piszesz po rosyjsku? Tylko w języku polskim. A czy któraś z książek była przetłumaczona na język rosyjski? Nie, właśnie nie, chociaż rozmowy z wydawcami są w trakcie, ale to już parę lat są w trakcie. Rozumiem, dobra, czyli zdecydowanie tutaj na rynku polskim tworzysz i piszesz w tym języku, chociaż ja powiem ci szczerze, ja uwielbiam język rosyjski, mogłabym, och, przepiękny jest taki, prawda? Jest, tak, jest. Przepiękny język. Ja chciałam, wiesz, co jeszcze powiedzieć, jeśli mogę, tak. Bo powiedziałaś o czytaniu na głos tego, co się napisało. To jest tak świetne narzędzie jak dyktafon w telefonie, albo właśnie, nie wiem, przeczytanie tego wszystkiego, co się napisało z myślą, z taką myślą nieśmiałą, że może to by był podcast, może to by był audiobook. Nagranie tego, co się czyta na głos, i odsłuchanie później po paru dniach o jakiejś niezwykłej porze, typu jestem w wannie z herbatką albo biorę szybki prysznic, no pod prysznicem się gorzej słyszy, ale jestem w wannie i odpalam sobie to, co nagrałam wcześniej. Słyszeć siebie w momencie rozmowy i czytania to jest jedno, ale odtworzyć siebie jeszcze raz, kiedy się nie wypowiada tych słów na głos, kiedy się ma zamknięte usta i otwarte uszy, to dopiero może być taki bardzo pozytywny szok. Dlaczego pozytywny? Bo nawet jeżeli usłyszymy coś, co nami poruszy w jakiś taki sposób mniej przyjemny, to my będziemy to widzieć, co nam zgrzyta, co jest nie tak. Zgadza się, co nam nie leży tam, prawda? Tak, więc to też jest bardzo terapeutyczne zajęcie, mało tego, pokazujące na przykład, jakie mamy braki, jeżeli chcemy rzeczywiście samodzielnie nagrywać też audiobooka, albo, że nic nie stoi na przeszkodzie, że już możemy. Zgadza się, ojej. Wiesz, to ja to mam taki właśnie tekst, który tak mocno poczułam, wydając Żeńską Medycynę, który mi towarzyszył od początku i który jest teraz takim moim tekstem. Zawsze gdzieś tam w życiu ja tak mam, że gdzieś blisko mnie jest jakieś zdanie, jakaś sentencja, ale to jest takie moje, ja to poczułam właśnie. Kiedy pisałam tą książkę, bardzo często wyświetlała mi się taka myśl: bądź dla siebie najlepszą przyjaciółką. Wszystko, co robisz, wszystko po prostu, czym obdarowujesz też innych, obdarowuj siebie. Czyli myśl w tym przede wszystkim właśnie, no też o sobie, zwłaszcza o sobie, bo jak ty jesteś dla siebie najlepszą przyjaciółką, to chcesz dla siebie najlepiej i chcesz najlepiej dla innych, prawda? Jakie to jest przepiękne, to jest taka wspaniała relacja. No właśnie, i kiedy słuchamy siebie, kiedy czytamy siebie, bądź dla siebie najlepszą przyjaciółką. Co to znaczy? To znaczy, że jesteś zawsze szczera, ale w taki sposób też, jeżeli jest jakaś krytyka, to ona jest taka konstruktywna. Mówisz do siebie: słuchaj, Ania, no troszeczkę to jest takie, wiesz, wiem, że możesz lepiej, wiem, że cię stać najlepiej, zrób to jeszcze raz i ja to robię, ja siebie słucham, ja wiem, kiedy daję z siebie 1000% i to jest naprawdę dla mnie, jestem z tego dumna, tak, tak zdrowo, a wiem, że to takie było trochę, a bo tutaj jeszcze coś, tutaj coś i tak nie do końca. No właśnie, ale nigdy siebie nie,
nie zaniżam, wiesz, w jakichkolwiek swoich ruchach, tylko po prostu wiem, że mogłam się lepiej przyłożyć, więc zrobię to znowu jeszcze tak za jakiś czas jeszcze lepiej. I to jest przepiękne właśnie, żeby być dla siebie najlepszą przyjaciółką. Dlatego jeżeli piszemy, a jeżeli właśnie czytamy to, co napisaliśmy, to nie bądźmy dla siebie surowe, bo to jesteśmy my w tym momencie. Czy powiedziałybyśmy naszej przyjaciółce, czy naszej córce coś niemiłego, kiedy ona włożyła w to całe serce na ten czas i wyraziła to, co jej leżało akurat wtedy na sercu, że to, to jest słabe, to jest beznadziejne. No nie, to jest taki twój moment w życiu, że ty tak to czujesz i tak to wyrażasz, więc nie bójmy się tego, nie wstydźmy się tego, co czujemy, nie wstydźmy się tego, w jaki sposób wyrażamy siebie, ubierając w słowa, w obrazy, w dźwięki, bo to jesteśmy my. I okej, komuś może się to nie podobać, z kimś może to nie rezonować i to jest jak najbardziej w porządku, ale dla nas to jest tak lecznicze i tak oczyszczające, tak uwalniające, że nie ma tu w ogóle dyskusji. Po prostu idziemy za tym odważnie. Ja bardzo to wspieram i zawsze powtarzam, twórz dla siebie przede wszystkim, bądź dla siebie najlepszą przyjaciółką w tym procesie. Bij sobie brawo, kiedy widzisz, że jest super. Doceniaj siebie właśnie, celebruj te swoje sukcesy i bądź też szczera, że słuchaj, mogło być lepiej, tak? Mogło być lepiej. No. I co myślisz? W improwizacji jest taka zasada, że się przyjmuje to, co robi partner na scenie, nawet jeżeli ty sobie już wymyśliłaś inną kwestię zupełnie i mówisz tak i dalej lecimy z tematem. I tu też jak mówiłaś o tym, że dobra, mogłabyś zrobić to lepiej, że zauważasz to i mówisz tak, super zrobiłaś i teraz idź z tym dalej. Dokładnie. Wiesz, takie bardziej motywowanie, tak, niż krytykowanie. Zgadza się. I ja naprawdę, wiesz, znam tyle cudownych kobiet z takimi potencjałami, z takim potencjałem, ale brakuje im właśnie tego poczucia wiary, bo nie dostały tego, tak jak mówiłaś na początku naszej rozmowy, nie dostały tego z zewnątrz. Nie nadmuchały sobie tego balonu pod tytułem poczucie wartości, nie usłyszały tego w dzieciństwie, nie dostały tego na zewnątrz, ale to wszystko jest w nas. Jeżeli staniemy się tą najlepszą przyjaciółką, staniemy w tej swojej autentyczności, prawdzie i mocy, to my nie potrzebujemy tych oklasków na zewnątrz, bo my wiemy, jaki proces przeszłyśmy. Dlatego odważcie się, odważmy się do takiego głębokiego stawania w tej swojej prawdzie, bo wszystko, co prawdziwe, jest piękne, ja tak uważam. Tutaj nie ma miejsca na coś, że coś jest nieładne, brzydkie, no nie, bo to jest twoja prawda i autentyczność, tak? Więc tu tylko i wyłącznie nasz wewnętrzny krytyk i poczucie odwagi. To są te dwa właśnie takie aspekty. Dokładnie tak. Teraz mi się jeszcze przypomina mój sen ostatni, słuchaj, to jest coś niesamowitego. Przez całą noc miałam wykład samo od siebie, we śnie, o tym, że marka osobista, tak jak bardzo lubimy mówić o tym, tak naprawdę nie istnieje, że jest to wielka ściema. No bo za marką osobistą znowu my się chowamy. My. Że marka osobista to jest coś, taki twór, który znowu jest na zewnątrz, jest jakąś bańką, którą my pompujemy, ale my się za tym chowamy. I to, co jest takim hasłem przewodnim, że marka osobista to jest twoja autentyczność, to nie jest twoja autentyczność, to jest marketing. Zgadza się, zgadzam się z tobą. Niesamowity ten, tak, ale tak to jest. Ja w ogóle nie czuję tego, nigdy nie używam na swojej ścieżce marki osobistej, bo ja jestem żadną marką osobistą. Ja jestem Anna Rasmenet, tak? Jestem autorką takich pięknych książek i ja za tym idę i ja nie nakładam na siebie właśnie tych różnych marketingowych informatorów takich narzędzi, tak, tylko po prostu ja jestem tutaj sobą, no ale jeżeli ktoś tego potrzebuje i robi na tym biznes, no to okej, tak, to jest też jego sposób wyrażania odważnego i za czymś tam się kryje, tak, tą marką osobistą. Tak, z mojej strony to jest bardziej podpowiedź, że nie musisz wcale dążyć do tego, co jest na top, co jest w trendach. O, ja nigdy nie idę za tym, nie, nie. Dlatego jestem i myślę, zawsze będę niszowa, ponieważ idę mocno swoją ścieżką. Wiesz, nie badam rynków, nie wchodzę w te marketingowe
te ścieżki, ponieważ no wiadomo, gdzieś tam to w naturalny sposób, tak, żeby była też zainteresowanie i sprzedaż tego, co robię, co wydaję, co piszę, ale dla mnie to, ja mam takie poczucie, że to jest przede wszystkim do samoleczenia tego procesu, tak jak mówiłyśmy, tak, te dwie moje książki i prawda sama się broni. I jest grono cudownych kobiet, z którymi to rezonuje, które tego potrzebują i to będzie płynęło. I tak jest. To jest moja trzecia książka, która okazała się, no naprawdę przeszła najśmielsze moje oczekiwania. Sprzedaż w kilka tygodni, gdzie ja myślałam, że to wystarczy na pół roku, a wysprzedała się w kilka tygodni. Czekaliśmy przez kilka tygodni na dodruk, jak wiesz, bo były akurat święta, więc to był oddech. I muszę ci tak powiedzieć jeszcze szczerze, na sam koniec, nie mówiłam tego, ja miałam do wyboru albo iść w dodruk w grudniu na szybko i dalej iść w promocję, bo naprawdę był popyt wielki, iść w promocję, w marketing, i po prostu w sprzedaż, albo zatrzymać się, celebrować ten sukces, wziąć oddech, troszeczkę się oddalić, wyciszyć, nabrać mocy, zrobić świeży dodruk na wiosnę i znowu z tym wyjść. I wybrałam oczywiście tą drugą ścieżkę. I to na pewno nie jest marketingowo świetne, ale ja mam takie poczucie, że to, co właściwe, nie musi się spieszyć i że prawda sama się broni, więc ona znowu wyjdzie z tą swoją mocą, subtelnością i będzie się wspaniale sprzedawała i będą kobiety z radością po nią sięgały i udostępniały, informowały. Popatrz, jakie to piękne, prawda, żeby właśnie dawać sobie tą przerwę na życie, ten czas na oddech i nie gonić za tymi trendami, za tym, że jest popyt, no bo na to też przyjdzie czas znowu, tak, jeżeli my odpoczniemy. Tak jest. No, tak na zakończenie. Chciałam właśnie jeszcze opowiedzieć o tym, żeby słuchać przede wszystkim siebie. Tak, to jest właśnie chyba ten taki core naszej rozmowy. Ja jestem ważna. Dokładnie. A kiedy jestem ważna dla siebie, jestem napełniona zdrowymi emocjami, zdrową relacją sama ze sobą, więc na tym paliwie ja mogę nieść to do świata, na zewnątrz, napełniać, odżywiać i inspirować. Dobrze. A bardzo Ci dziękuję, Mariko, za tą, uważam, bardzo inspirującą, piękną rozmowę. Drogie kobiety, korzystajcie. Jeżeli macie ochotę coś więcej w temacie, dowiedzieć się w temacie pisania, wydawania, zapraszam do kontaktu do Mariki. Będą linki pod naszą rozmową, więc tam możecie klikać, odzywać się, pisać i liczyć na naprawdę wspaniałą pomoc, współpracę. Ważne informacje, jeżeli nie jesteście czegoś pewne, jak przez ten proces przejść, więc zapraszam do kontaktu do Mariki, no a do siebie już po urodzone dzieła moich książek. Bardzo Ci dziękuję. Również pięknie dziękuję, wszystkiego dobrego i powodzenia, bo to myślę, że dopiero rozkręcamy się, moja droga. Tak jest. Dzięki wielkie.